Jak to powiedział ktoś mądry W Polsce nie mamy elit Tylko płynną masę kształtowaną przez amerykański kapitał Zapewne słyszeliście o świetnym spocie Aborcyjnego Dream Teamu Gdzie wystąpiła cała śmietanka Polskich influencerów czy elit Spot jest oczywiście bezwartościowy Z każdego punktu widzenia Mamy standardowe argumenty jak Moje ciało, mój wybór Z niewiesionych przyczyn Moje ciało, mój wybór nie działa Gdy chcemy zamówić pięć piw Albo namalać sobie jakiś tatuaż Jak również Garga Kamel, jeden z najpopularniejszych youtuberów, wygłosił swój cudowny monolog, że aborcja byłaby legalna i reklamowana, gdyby w ciąży zachodzili mężczyźni. Zapomniał najwyraźniej, że sprawa aborcji dla facetów istnieje. Nazywa się to aborcją finansową i Spoiler, nie ma jej w żadnym kraju na świecie. No ale wiadomo, zły patriarchat i tak dalej. Generalnie nie ma co opisywać tego filmu, ale jest coś dla mnie o wiele ważniejszego. Aborcyjny Dream Team to nie jest organizacja proaborcyjna. To ultrasi proaborcyjni. I aby wam to uzmysłowić, przeczytajmy ich post z 31 stycznia z 2022 roku, gdzie mówili o aborcji, do uwaga, 9 miesiąca. I jak stwierdzili, pomagali w dokonywaniu aborcji do tego miesiąca. Może Wam ósmy słowie, jak wygląda dziecko w dziewiątym miesiącu. Ja oczywiście rozumiem, że ktoś popiera aborcję, gdy nienarodzone dziecko się nie rozwinęło, gdy nie rozwinęło jeszcze mózgu czy serca. Nie popieram, ale rozumiem. Ale jeżeli naprawdę popierasz aborcję do 9 miesiąca, to niczym nie różnisz się w moim odczuciu od gościa, który pochwala zabijanie noworodków. A argument, bo matka nie chce dziecka ma tyle sensu, co mówienie, że matka ma prawo zastrzelić noworodka w domu, bo jej dom, jej sprawa. Albo, że mąż, jeżeli jest właścicielem domu... Może tłuc konkubinę czy żonę, ile chce, bo jego dom, jego sprawa. I o ironię, w XIX wieku były wyroki sądów, które mówiły, że faktycznie tak jest. I mam naprawdę gdzieś, kto występował w tym filmie, gdyż żaden żyjący człowiek nie jest dla mnie autorytetem, a szczególnie polska elita czy influencerzy. Tylko chciałbym wiedzieć, czy oni wiedzieli, że aborcyjny Dream Team popiera aborcję do 9 miesiąca, a mimo to u nich wystąpili? Jeżeli tak, to gratuluję wam. Jest wiele słów, które mógłbym powiedzieć, ale są ludzie, na których nie warto marnować żadnych słów. A jeżeli nie wiedzieliście, to w sumie nic, bo waszym obowiązkiem było wiedzieć, zanim kogoś poprzecie. Wspaniała polska elita. Gdybym czuł się Polakiem, to byłoby mi po prostu wstyd. Nie mam w sumie nic do powiedzenia. Teraz powinni być patroni, ale mam inną prośbę. Płaćcie cokolwiek na Bractwo Małych Stópek. Organizacja ta pomaga kobietom i rodzinom w trudnych sytuacjach. Każda złotówka, jaką wpłacicie sprawi, że będziecie tysiąc razy moralnie lepsi niż ci, co występują w spotach organizacji, która popiera zabijanie nienarodzonych dzieci do dziewiątego miesiąca.